Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Liberation. Ja jestem Sebek. I witam was po długiej przerwie, która była spowodowana na tym, że po prostu straciłem zapisy związane z tą grą i musiałem je nadrobić. I teraz tak, jak przedstawia się sytuacja, nie nadrobiłem wszystkiego z tych takich rzeczy pobocznych, tylko właśnie stroje. Mam tylko strój asasyna, bo najbardziej on mi się podobał. Ma wszystkie strony z pamiętnika. Matki, Aveline i 86% gry, ale powiem wam, że gra jest w tym samym momencie dokładnie, w którym skończyłem, tylko po prostu więcej misji zostało przed nią ukończonych na 100%, dlatego jest ta drobna różnica, bo wcześniej była 81%, teraz jest 86%, ale już bez gadania gramy dalej. Although the reconstruction of our network has required an investment of several years, the help of our American friends means we can now reach further than before. One of our newest informants sends word of a loyalist in New York who might, with a little pressure, unmask the company man. Please, go to New York and find your brother Connor. I have enlisted his help in locating Officer Davidson of Lord Dunmore's Ethiopian Regiment. Honor. Regiment ci odjął z Etiopii. Heavy price for killing Vasquez, who she learned. Was not elusive. A dobra, czyli po prostu zapłaciłem wysoką cenę za to, żeby się dowiedzieć, że company man to nie jest Vasquez. Niemożliwe. No ha, dobra, czyli przez to, że jakby nie mogła być ze swoim ojcem w momencie, kiedy on umierał, przestaje wierzyć w swoje działania i zmniejsza się jej lojalność w stosunku do bractwa. Mam jakiś zimowy strój. Dobra, Nowy Jork. I Connor Kenway. Właśnie, wiem, że mam wykupiony pakiet tych misji z perspektywy Connora. Natomiast nie wiem dlaczego, nie wiem jak je uaktywnić. Bo jak młodszy brat mi mówił, on co gra, to po prostu dalej jest to perspektywa Aveli, nie ma perspektywy Connora. Jest nasz... Connor? I'm Aveline de Grandpré, your brother from New Orleans. Yes. Achilles told me you would come. I seek a loyalist, Officer Davidson, of Lord Dunmore's Ethiopian Regiment. That regiment passed through here. Look at the destruction they left. Their trail leads this way. We will follow them carefully. Connor, over there! Through the trees! A trap! Keep after the sentry. I will hold off these men. Każdy sentry. Dobra. Damy radę, raczej nie będzie go ciężko złapać. Bożeż mordę. Dobra, okej, okay, unhand me! One chance to keep your life. Where is Davidson? Who? Come on, time's up. He's in the fort. That was easy. Why is it you call yourselves loyalists again? Loyalists. Easier to be loyal in the safety of the fort than out in the snow with a knife to your neck. Run home, now. And don't let me see you again. You won't be able to run then. Yes, ma'am. Loyalists to są ci, którzy wspierają władze Wielkiej Brytanii. Tak mi się wydaje. To the fort! Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Trzeba będzie teraz się przedostać. We climb. Climb the water in less than a minute. Okej, okay, dobra. Może być ciężkie, ale zobaczymy. Aha, dobra, chyba będzie trzeba podnieść, o. Dobra, okej. Okay. Mam nadzieję, że ciągle jest możliwe ukończenie tego wyzwania dodatkowego. Czyli
czyli wejść na górę mniej niż minutę. Ale zobaczymy. Dobra. O nie, no nie udało się. Dobra, to spróbujmy jeszcze raz. Bo ja chcę to zrobić na 100%. Ciekawe, bo tam zaciąłem trochę czasu na... w tym miejscu, gdzie nie wiedziałem, co mam zrobić. Dobra, okej. Łolololo. Może dlaczego mnie tutaj wywaliło? Już jest strata czasu trochę. Dobra, zobaczymy, czy teraz się uda, ale powinno się już udać. Nie jest to najwygodniejsze, szczerze mówiąc. No dobra, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra. I udało się, okej. Dobra, trzeba będzie teraz tutaj przedostać. Łohohoho. No dobra. Raczej może być długa misja, ale zobaczymy, jak ona będzie wyglądać. Ona może nawet składa się na jedną sekwencję. Reach the bridge. Mamy dojść do mostu. Connor, zasłaniasz mi kamerę. Nie wiem, no nawet fajny jest ten instrój, chociaż wolałbym... Nie trafiłem. Dobra, zapalanie. O, naprawdę, nie dało się tego załatwić. No ładnie. Nacisnę tab. Przyzwyczajenie z Wiedźmina, że tab to jest schowanie broni. Dobra, okej, tu jest skrzynka. Okej. 2000 i idziemy dalej. Dobra, mam ochotę na miecz. Aha, dobra, to są ci... Są ci trudniejsi. Boże, Connor, chodź tutaj. Jak przyciągnę do siebie, a że do ciebie. Po tym po prostu widzę, że... I'll teach you a lesson. Bardzo ładnie nam poszło, dobra. Idziemy dalej. Connor, tylko teraz trzymaj się mnie, proszę, o co ci chodzi? Dobrze. Boże, naprawdę potrzebujesz aż tyle czasu, żeby do mnie dobiec. Goddammit. O co tobie chodzi? Dobra, okej, ale przynajmniej nie stójmy. Nie stójmy w miejscu. Nawet trzeba będzie parkurować, no ale to już tak, to o co też chodzi w serii Assassin's Creed. Can you get across? Serio, naprawdę myślisz, że nie dałbym rady przejść? Dobra, nie tędy droga. Tutaj trzeba będzie bić. Czy tak, W, spacja i lewy shift. O nie! Może nie wiedziałem, że ona mi się może ześliznąć. Shit! Ale to był fail. Znowu ten filmik. Can you get across? Nie wiem, wydaje mi się, że ma trochę inny dźwięk niż w trójce. W
trójkę sprawdzam, nie grałem, trójkę tylko oglądałem u Wojtka, Gamer Spacepel. Aczkolwiek wydaje mi się, że on ma trochę inny głos tutaj niż miał tam. Dobra, jak pewnie teraz mam mu to. Dobra, i masz. Dobra. I'll show you a thing or two. Dobra. Zabijcie, zanim w ogóle zdążył przyjść. Dobra, okej, idziemy dalej. Idziemy dalej. Tak, Connor się... Co się stało się? Teraz trzeba będzie pomykać pewnie po drzewach. Dobra. Can you find a way in? I will go around and divert attention. Ciekawe, jak zrobić, żeby mieć tę misję Connora. To jest bonus na Uplayu. Także on na pewno musi jakoś działać. Tylko właśnie nie wiem, w jaki sposób działa. Zabici. No w sumie, biorąc pod uwagę, że już jesteśmy, że już mamy znaleźć Davidsona, to... Ale nie jest taka trudna. Dobra, okej. Punkt. Zobaczmy, co tam... Aha, to jest Davidson, tak? Będzie go dorwać. Enter the watch. Walka tym mieczem to jest over. No jest po prostu niemożliwie mocny. Ostrza są fajne, ale ten miecz ma coś, czego... Czego ostrza nie mają. Dobra, już możesz się ruszyć. Okay, i co teraz? Jesteśmy na górze. What? George? Is it you? Officer Davidson. If you would kindly pay me the respect my rank commands now. Fighting for the British? And working for my enemy who would enslave you? I'll say something's rank. Ha! The loyalists have guaranteed my freedom. I will fight for it and win it for myself. Meanwhile, the slaves and the poor are targets in New Orleans, and you play the hero in New York. Who do you serve? And do you really think yourself free? Charity should begin at himself, Miss Aveline. Okay, to może być ciężki przeciwnik. Ale od czego mamy bombę dymne? O Jezu, ale on bije niesamowicie. No dobra. I'll show you a thing or two. No nie, to bić już. Boże, ale co to było? Z tym było czytały, ale każdy są shit z mało czasu, ale dam radę. Shit, nie mam pojęcia, gdzie iść, zupełnie. Aha, dobra, tu coś jest. Ale to w sumie prowadzi nas do tego. Tylko do... Dobra, więc ja tutaj startuję, bo straciłem już wystarczająco dużo czasu. Restart last checkpoint i będziemy to robić jeszcze raz. Dobra.
tędy. O, nie może być tak. Dobra, to trzeba iść po schodach. Tu jest po prostu jedna droga na górę. Teraz tak, tu. Do tego okienka. Do okienka, ale z okienka nie da się nic zrobić. Chyba. Też w sumie nie. Z okienka nie da się nic zrobić, to już po prostu widać. Nie mam pojęcia w ogóle gdzie iść. Tutaj nic nie zrobię. Tutaj też nic nie zrobię. Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam pojęcia jak tutaj iść, szczerze mówiąc. Widać, że te przerwy prowadzą mnie do takiego okienka. O proszę, tutaj mnie prowadzą jakby te pęknięcia w murze. Ale z tego, z tej perspektywy Aveline nie jest w stanie... No i co teraz? Ja wiem, że ona dałaby radę po prostu... Chyba, że... Aha, dobra, tutaj nawet nie wejdzie. Kurde, nie mam zielonego pojęcia jak tutaj przejść. Tutaj coś jest. Ale to nie wiem gdzie mnie prowadzi, szczerze mówiąc. Zbliżę sobie tutaj i nie jestem w stanie nic zrobić. Jezu, nie mam zielonego pojęcia. Wyżej, dobra, teraz dostaniemy się wyżej, to spoko. Aj! Kurde! Chyba, że... Aha, dobra, już wiem. Kurde, mam mało czasu. Mogę nie zdążyć, ale już teraz wiem co i jak. Chociaż, dobra, zdążyliśmy. Skup wiary, dziękujemy. Dorwaliśmy Davidsona, ale on pewnie... Po takim strzelbie powinien już nie żyć, ale pewnie tak będziemy mogli go przeszukać. Officer Davidson. I had hoped it would not come to this. Now, in death, eternal freedom. You mock me. I chose my destiny. That is real freedom. Perhaps one day you will know it too. I... Who is the company man? The answer has been in your own backyard all along. Just open your eyes. Czy to jest jej matka, czy to jest jej mentor, czy to jest jej kto? Bo nie wiem. Tu się robi jakaś po prostu dobra historia z tego. Stop. Did you find what you sought? Oui. And much that I didn't. Connor, are you always certain in the means and ways of the Brotherhood? I trust my own hands. Of course. Travel safely. It's the arrival that concerns me. Then you are on the right path. Dobra, 20 minut, to myślę, że 10 potyków. Dobra, teraz pewnie nas przerzuci do Nowego Orleanu. Bo tutaj i tak nic nie ma. No właśnie.
20 minut, to spróbujemy zrobić jeszcze jedną misyjkę. Jim Davison gave just enough clues to identify the company, but it is with a heavy heart. Dobra, okej, okay. Czyli po prostu dostaliśmy wystarczająco dużo informacji, żeby wiedzieć, kto to jest kompany Men, i z ciężkim sercem Avelyn wraca do domu. Dobrze. Spróbujmy jeszcze zrobić jedną misję i to będzie koniec na dzisiaj. Nie odejmując truth, cover the logical conclusion awaits. Dobrze, czyli teraz będziemy wyciągać wnioski, kto jest kompany Men. Kto to jest kompany Men? Tłumaczyć towarzyszący człowiek? Nie. Człowiek do towarzystwa? Nie. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, gdzieś mam... Ktoś już gdzieś nas prowadzi. Dobrze. Dobra, ja chcę ostrza, bo to jednak najlepsza broń do poruszania się po mieście. Nie zrobimy ktoś tego błędu. Dobra, okej, po prostu lećmy do... tutaj. Tutaj do misji od razu, bez żadnego jakiegoś biegania tylko. Chyba ludzi. Ale nie, dziękuję. Dobra, czy się chyba tam strażnik pojawił, to coś. Na pewno mogę być na nich wywalony, to jest ich sporo, ale... Naprawdę mnie nie obchodzą. Lud się właśnie zmaterializował, tu też. To jest po prostu granie nadąża za mną i nie pojawiają się tekstury. Okej, dobra. Będzie możliwość uczekania tego typu. Co tu tutaj w ogóle jest? Czego to mnie prowadzi? Discover what they did not want you to see. Dobra. Here is something they have left out. Może to po prostu każdy z nich mówi to samo. Odkryj to, czego nie chcą ci powiedzieć i... Coś tam, co zostało. Nie pamiętam właśnie, co on przed chwilą powiedział, nie zarejestrowałem tego. Czy on znowu będzie na górze wieży? Zobaczmy. Jeden już był na górze. Zobaczmy, że teraz będzie drugi. Do tych chyba trzeba iść do... Okej, okay, no tak moje przestrzeni będzie wykonać przewrót. Welcome to the world of assassin. Tutaj trzeba dojść o tędy, w ten sposób. Do góry i jest Citizen E. Dobra, okej, okay, zobaczmy, co nam przekaże. Papa, I'm not... Why did you leave? I would have married you if I could. You know my arrangement with Madeleine was business. No, she convinced me. If the law was different, how can you ever forgive me? I don't know, Papa. Okay, dobra. No, okay. Dowiedzieliśmy się, że... Nie, slave, dobra, ale okej, zobaczymy. Że związek naszego ojca Filipa z Madeleine to tylko umowa biznesowa. Widzę, że misja jest tutaj. No dobrze. Po prostu ją zacznijmy. Unmask the truth. Dobrze. Zamaskować prawdę. Madeleine. Aveline! What a pleasant surprise. I trust you had a safe journey? Safety! Ha! What a quaint concept. Aveline, are you well? You may quit your maternal act, company man. I'm well aware of your true identity. Oh, Aveline, do not be so angry. Do you think that I do not know where you go when you climb through your window to the rooftops at night? How you play the dainty daughter to your doting father? How you pretend to blend with slaves of all people? As if you could conceal your true self from me.
My dear, sweet stepdaughter. You are alive today because I needed you. Because I still need you. For what? Sit down. Możesz mordę. Escape. God damn it. Wódź, co to było za czerwona kreska? A little late for that, don't you think? My men will kill you. Then what will be left of your precious brotherhood? At ease. Look at us. So sad. How many years have we worked together for the slaves? Ha! You kept them enslaved. On your own terms, out of sight for your ill gain. You ended that, as was my intention. Monsieur de Ferrer had different ideas. He perverted my peaceful colony into something ugly. You had to kill him. I owe you gratitude. I don't believe you. Evelyn, I love you. I raised you as my own. I was unable to bear children, but you brought light to my life. My whole life you lied to me. I am sorry. It was necessary. A mother's duty is to protect. But look at me now in the light of truth. You, who know so well the pain of a life lived in secret, shrouding your power in petticoats and lace, pretending obedience to men who deny you the right to your own abilities. Am I really so strange to you? I needed you to quash the terrorist elements in my organization. I need you still. I cannot let the assassins waste your talents. You are too valuable to me. As a tool to manipulate? I know you have been frustrated. Agathe. I disobeyed. De Ferrer would still live if he had his way. You see, your aims match mine. Join me, Aveline. Finish what you started. O co chodzi? O co teraz chodzi? Co to za twist fabularny? To jest 9. sekwencja, końcówka już. Wydaje mi się nowych rzeczy. O tej całej historii. And test her own faith to the brotherhood. Ok, czyli po prostu po konfrontacji z Company Man, Madeleine Delis, jej matką, macochą właściwie, głupie słowo strasznie, Aveline czuje się samotna i zmieszana i wraca. Podróżuje na bagna, żeby szukać rady u Agathe i sprawdzić swoją własną wiarę w bractwo. Dobra. Okej, okay. Bractwo bractwem, ale my chyba kończymy w tym momencie. Agathe! Matko, zaproszę. The student returns. Why? What use have you suddenly found for old Agathe? I have discovered the identity of the company man. What? Did you not kill him years ago? That was not the company man. You ignored my warning, and now you see your error. It was your responsibility to know as much as mine, Agathe. I was a child when you brought me into the Brotherhood and made me an assassin. You pretended to protect me, to root out the enemy. And all along, my own stepmother, Madeleine, was the company man. Iniquity runs in the family. Czy my będziemy z nim walczyć, wytyfy? Agathe, stop! Recover your senses! O kurde! No! It cannot be. Agathe! What have you done to me? Kill Agathe. The order is the future. Dobra, trzeba zrobić to inaczej, bo widzę, że oni mnie zranili, a... O Boże... Dabadi... Goddammit! Agathe, stop! Recover your senses!
No! It cannot be! Agathe! What have you done to me? The order is... the... Who? You want to fight? What? I'm so terrified! Dobra, zabici. Okej. O nie, ma Gandalf! Oh no! The locket you wear. I know it well. Nie mam już tych. Does your conscience attack you? Kurde. Agathe! Stop! That day, when the sailors attacked you, I should not have intervened. I thought you had the spirit of a warrior, like your mother. But you only take after your father, that waxy, pale slave master. You have no right. Our aims must not be so different. O kurna nie! Kurde! Boże, to jest ciężkie. Ja nie mam już tych. Ja mam już bomb dymnych. Agathe! Stop! That day, when the sailors attacked you, dobra. I should not have intervened. I thought you had the spirit of a warrior, like your mother. But you only take after your father. That waxy, pale slave master! You have no right! Our aims must not be so different. Get out the block! Nie dam rady ich zabić wszystkich, albo się nie da kontrolować. Agathe! Stop! That day, when the sailors attacked you, I should not have intervened. I thought you had the spirit of a warrior, like your mother. But you only take after your father, that waxy, pale slave master. You have no right! Our aims must not be so different. No! It's an illusion! Zabici. Właśnie, czy ktoś mi się tutaj pojawi? Nie. Przydaje mi się, jakbyś na pewno znowu pojawi. No co, chcę go zabić. A nie mogę, dlaczego? Kurde, nie dałem rady zrobić kontry, nie zdążyłem. No najlepiej w sumie nie bawić się, wziąć miecz, miecz będzie skuteczniejszy. Agathe! Stop! That day, when the sailors attacked you, I should not have intervened. I thought you had the spirit of a warrior, like your mother. But you only take after your father. That waxy, pale slave master! You have no right! Our aims must not be so different. Kurde! Raz to jest prosta, a raz nie wychodzi. Agathe! Stop! That day! When the sailors attacked you, I should not have intervened. I thought you had the spirit of a warrior, like your mother. But you only take after your father, that waxy, pale slave master. You have no right. Our aims must not be so different. Dobra, da się ładnie kontrolować. No! It's an illusion!
Nie ma problemu. No o, goddamn, to są ci lepsi, których nie da się kontrować. Fuck. Dlaczego rozumiem, niektórych nie da się kontrować? Agate! Stop! That day, when the sailors attacked you, I should not have intervened. I thought you had the spirit of a warrior, like your mother. But you only take after your father, oh, goddammit, that waxy, pale slave master. You have no right. Wipe that smirk off. Our aims must not be so different. Oh. No, it's an illusion. No. A poisonous deception. Nothing more. Dobra, oby to była ostatnia część pojedynku. Just open your eyes. O Jezu, no! Dobra. Co będę miał zrobić? Już tak bardzo nie lubię misji, że jednym z celów jest nie otrzymać obrażeń. Agate, it doesn't have to be like this. The shards of the Chichen Itza disc. Work with me. Tell me what they are for. Zróbmy już tą misję, a potem kończymy. I tak naprawdę nie wiem, czy będę próbował. Czy będę ją próbował zrobić na 100%, ale będzie tak. I told you never to speak to me of that! The knowledge, it will destroy us all! Czego on tak się boi? And without it, we will continue to stumble blindly towards what? Not towards. Away. Put it from your mind. Mentor, do not force my hand. The Agate who trained me is a man of truth and courage. I know he still lives within you. Let him out again. What have I wrought? I should have stayed with your mother. You should have been my child, raised as a daughter, not twisted into this monster. Go now, Agate. Run, and promise never to return. You would bid me a coward's slow, pointless death, as you did Uyoa. I will not live with the dishonor. I... Agate! No! Umarł. O, mordę. 67% synchronizacji. God damn it. Po prostu te misje. No dobra, ale to byłoby strasznie ciężkie bez ilości bomb dymnych. Ja muszę sobie kupić odpowiednią ilość bomb dymnych i dopiero potem spróbować tę misję. I to da się zrobić, to będzie nawet proste z bombami dymnymi, tylko właśnie trzeba je mieć. Jezu! I have done as you asked. He is dead. And the disc. Wygląda znacznie lepiej teraz. Templars. Do you swear to uphold the principles of our order and all that for which we stand? I do. To never share our secrets nor divulge the true nature of our work? I do. And to do so from now until death, whatever the cost?
I do. Then I welcome you into our arms, sister. Together we shall usher in the dawn of a new world, one in which our hands will ensure that all things find their proper place. My daughter, you are one of us now. Goddammit, dlaczego jesteśmy templariuszami? May the Father of Understanding guide us. May the Father of Understanding guide us. Wytyfy! Co to jest? Co to jest? Wytyfy! Ej! Co to za koniec? The fuck? Co to jest za końcówka? Dobra, gdzie jest Citizen E? Dojechałem to w ciągu tych dwóch minut. Okej, dobra. Czego się dowiemy? It does not work! Why can't I understand? It cannot be! I refuse to believe it! All these wasted years, a lifetime of sacrifice, and... We have all the pieces, I am certain of it. Unless... O nie! O dobra, to już widzę, że są ci lepsi. Dobra, to mam już w dupie, więc mam ten cel dodatkowy w dupie już. Po prostu ich zabijmy. Boże. Madeleine została zabita. O Boże! Jednak ją zabiliśmy! Tak powinno być! Why? You can blame Chichen Itza and De Ferrer, but I see through you. My daughter... No! Daughter? Only two people can call me that. You banished one and sacrificed the other. Foxglove! You killed my father with your care and your tonic. Why? Because he never truly loved you? And Jeanne, my mother? You stole her child, sent her away. You kept her enslaved even after my father had freed her. And now you attempt to return me to that fate. In the service of humanity. In work.
the purpose for which you were created. We were created. The highest purpose. I will not serve you. No! Dobra, i to jest dobra końcówka. Eve will lead us through the war of generations. There will be great sacrifice. Great sorrow to end the enslavement of the human race. Now is the time to claim our freedom. Are you with us? I am. Eve will lead us. Eve will lead us. God damn it! Co to jest? It is done. No dobrze, skończyliśmy. Ja jestem zadowolony z tej serii, ona była naprawdę fajna, ta gra była naprawdę dobra, chociaż to jest tylko spin-off do Assassina Trójki. Ale ja się naprawdę dobrze przy niej bawiłem. Ona nie jest... ona mnie jest ukończona przez najwyższy procent, jaki miałbym zrobić. Nie jest to 100% niestety, bo nie znalazłem niektórych rzeczy, bo mi się nie chciało. Niektórych misji nie zrobiłem na 100%, jak widzieli się, po prostu nie potrafiłem. No, no tak to. Gra miała fajną bohaterkę, fajną historię. Na pewno była lepsza niż Assassin's Creed 3 z tego, co oglądałem. Niektórych ludzi, Wojtka głównie. Bardziej mi się podobała, tak naprawdę grając samemu niż oglądając. Może to chodzi tak, że ta gra się działa, ale tylko mi się bardzo nie podobała, bo ten bohater był taki słaby. A tu było to fajnie, był też wątek tak, powiedzmy, romantyczno-uczuciowy z tym Gerardem, który ja miałem nadzieję, że się skończy jednak dobrze, a niestety się nie skończył. Znaczy nie został pociągnięty do końca, może tak, nie tyle, co się nie skończył. Fajny, mi się bardzo podoba ten Assassin. Taki właśnie lekka, krótka gra do pogrania tego właśnie w serii Assassin's Creed, taka niekoniecznie zobowiązująca, że jak się przeszło pierwszą, czy na przykład od razu trzeba iść drugą, potem dodatki do dwójki i trójkę, żeby ukończyć całą serię Desmonda, tylko właśnie tak, o, jedna bohaterka i na luzie pograć sobie po prostu. Bardzo fajne, bardzo mi się podobało. Także no cóż, zaczynamy za jakiś czas, nie wiem za jaki, zobaczymy kiedy pojawi się na Allegro, może to już kurna, Assassin's Creed Heritage Collection, zaczynamy z jedynką, potem dwójka, Brotherhood Revelations 3 i to jest bardzo, bardzo długi okres czasu, szczerze wam powiem. Ale no cóż, takie są moje plany, co z nim wyjdzie, zobaczymy. Na razie kończymy tego Assassina, znowu to mówię, znowu się powtarzam. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, za jakieś komentarze, łapki w górę, za suby, które pojawiły się w oparciu o tą serię. Bardzo mi to wszystko sprawiało przyjemność, bardzo przyjemność sprawiało mi też granie i nawet nadrabianie tej gry nie było jakieś bardzo uciążliwe. Tak naprawdę tyle co trzeba było odrobić, to została nam jedna sekwencja do końca, ale ciężko, głupio bardzo byłoby ją zostawić. No a teraz jest skończona i ja mogę być z siebie dumny, wy możecie obejrzeć całą serię u mnie. Także no cóż, win-win situation, dziękuję wam bardzo za oglądanie jeszcze raz, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!